Cześć! Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak dzisiaj już ma 5 tą sałatę tutaj, było widać przez sekundę. A nawet widać poprawy. A tutaj sałaty jest 245 litrów, dobra. W dzisiejszym odcinku... No dobra, te kamienie później pozbieramy. To już przygotowany sprzęt. Ale w dzisiejszym odcinku zbieramy znajdźki. Kupujemy nowy zestaw siewny i będziemy siać. Tutaj powinna być znajdźka. Czekaj. A jest, dobra, tu. Już się schylę po nią. Jeszcze tylko 18 sztuk, dobra. Muszę sobie mapę odpalić, bo nie pamiętam. Dobra, już będzie biegnąć. Tutaj powinna być kolejna znajdźka. Znaczy, no tu, na tej wysepce, dobra, bo przebiegłem to. O, jest dokładnie tutaj. Muszę sobie dokładnie popatrzeć, bo inne gdzie te znajdźki leżały. Dobra, wiem, że tam była znajdźka. Tam nawet dwie były. A to za chwilę. Chcę pierw tą najdalszą tutaj wytropić. Kurde, wytropić się w kamperze. Ona tutaj powinna leżeć koło ławki. O, dobra, jest. 150 tysięcy już. Ja sobie mapę włączę, bo będzie mi szybciej się... łatwiej się transportować. Tutaj jest jedna znajdźka. Tutaj chyba. Tak, to tutaj. Mi się pomyliły te budynki po prostu. Widzę, że już leży. Jeszcze tylko 15 sztuk, dobra. Tu nie było nigdzie znajdziek? Ej, serio, nie pamiętam już. Nie, tu raczej już nie było żadnej znajdźki. Czekaj, muszę dobiec do takiego miejsca. Do miasta muszę dobiec. I znaleźć tej gondolę. Dobra, i tutaj powinien... Dobra, jest znajdźka. Tutaj znajdźki nie ma. Tu na górze powinna być. Za ławeczką. Chyba, że... Czekaj, gdzie ta ławka była? Chyba, że już ją wziąłem kiedyś. Ta, ja tu byłem po nią kiedyś. Dobra. Teraz tu biegniemy, bo tutaj jest znajdźka. Tu. Tutaj się chyba wchodziło. No i dobra, mam. I teraz lecimy do góry. Po kolejną znajdźkę. Kolejna znajdźka jest tutaj po prawej. W tym budynku. Przez auto. Tutaj zawsze mam problemy, żeby skoczyć. Czekaj, jak mam skoczyć? Ja wiem, bo ja tu skakiwałem kiedyś. Nie pamiętam. O, dobra, skoczyłem. No, dobra. Tu leży znajdźka. Jeszcze tylko 12 sztuk, dobra. Teraz pole numer 7 i 8. Czyli tutaj. Czekaj, gdzie jestem? Tutaj. Tutaj znajdźka będzie. No, jeszcze tylko 11 sztuk. Dobra, ta zabrana. I tutaj obok zaraz była znajdźka druga. Tutaj w tym budynku dokładnie.
A, tu zawsze, pamiętam, że tu naokoło się zawsze szedł, przez murek. I tutaj znajdźka leży. Dobra, teraz biegnij na te obserwatorium całe. Po znajdźkę. Tutaj się szło. Tu się skakało. Gdzieś tutaj znajdźka była. Teraz ten budynek muszę znaleźć. Taki pojedynczy budynek. O, ten chyba. Nie, to jeszcze dalej było. Po prawej stronie ten budynek był. Tutaj gdzieś ta znajdźka leżała, tylko gdzie? A tu na murku u góry leżała, dobra, już pamiętam. Jeszcze tylko 8 sztuk. 8 sztuk. Czekaj. 8 sztuk. Tutaj wiem, że muszę się depnąć i w las iść. W las. Te po takich schodach. Nie wiem, gdzie one były. Dobra, mam schody. I mam znajdźkę. Jeszcze tylko 7 sztuk. O kurczę. Teraz na zamek muszę się wrócić. Bo na zamku na pewno 3 były. I zamek jest po lewej, dobra. Jedna tutaj w jaskini była. Kiedy ta jaskini była? No gdzieś tutaj była. I stałem na tej jaskini. Tu gdzieś jaskinia była, bo ja wiem o tym. O, tu dokładnie. Dobra, jedna. Teraz do zamku trzeba wejść. O, tu, o, tu jest znajdźka. Jeszcze 5 sztuk. Nie wiem, czy z tego wyjść. Obiec ten zamek jakoś naokoło. Bo ja muszę z drugiej strony wejść po tych schodkach. Bo jedna jest we wieży. Gdzie jeszcze wyżej? O, tu dokładnie po lewej. Cztery sztuki. Teraz powolutku, bo ja muszę. Gdzieś taka armata stała. Tu nie wiem właśnie, gdzie ona dokładnie stała. Się przeteleportuję tu. Tu za budynkiem była na pewno jedna znajdźka. Dobra, już wszystko pamiętam. Cztery znajdźki, dokładnie. Tutaj jest znajdźka gdzieś. O, tutaj. Jeszcze trzy sztuki. Teraz na spokojnie, bo ja muszę powoli pomyśleć. O, tak, dokładnie tej armaty potrzebuję przyjść. Tu jedna w lasku była. Znaczy, no nie lasku, tylko. A je tam, dokładnie. Tu za tym drzewem. Może tym? Tym. Jeszcze jedna sztuka gdzieś mi brakuje, tylko nie wiem. Kurczę, zapomniałem gdzie. Kurczę. Ej, serio, nie wiem gdzie. Tu byłem, tu byłem. Tu też byłem. Czekaj, tutaj gdzieś jeszcze musi być.
Gdzieś tutaj jeszcze musi być, bo na pewno tutaj jesteśmy za szybko, to poszło tutaj. Musi to coś za szybko poszło tutaj. Tą zajączkę zbierałem, to pamiętam, bo widziałem. No właśnie, teraz jest... Dobra, wiem chyba, gdzie jest ta znaczka. Kurczę, nie wiem, czy to byłem. Nie, nie byłem. Ale nie wiem, czy to znaczka była, nie pamiętam. Czekaj, bo to było. Tą zaśkę się jedno szukało tak, że się skakało z mostu. Szło się takim chodnikiem. Nie pamiętam właśnie, który to był, kurczę, most. Ale ten raczej ten nie był most. Czy ten musiał być? Wiem, że się skakało z mostu i się szło taką dróżką. I ona gdzieś tam leżała. A dobra, nie będę szukał. W odcinku sobie ją znajdę. Nie będę wam zabierał czasu. Idziemy kamieni ładować. Bo ile mam minut? 12. No, no dobra, nie będę wam czasu zabierał. Sobie znajdę tą po odcinku tą znajdźkę. To będzie tylko naprawdę 50 tysięcy więcej, więc... Oczywiście ładowarka wypożyczona, jakby ktoś pytał. I od sobie. A widzę, że ją dyga te kamienie. No i dobra, i kupujemy nabytki. Oczywiście pole tutaj numer 37 będzie pod sorgo. Więc ja to dopiero tam w lutym będę orał. Czekaj, bo jedno miejsce mi tutaj nie daje spokoju. Tutaj te gondole właściwie mi nie dają spokoju. A tutaj na gondoli chyba nie było żadnej znaczki. No tu między tymi to byłem, to wiem. Tu chyba nic więcej jeszcze było. No nie. Dobra. Tam na górze po tą znajdźkę byłem. Jeszcze w tym parku też byłem. Kurczę, ciekawa sprawa. Tutaj jeszcze w tym miejscu nie byłem, ale... Nie, no tutaj na pewno była jedna zajśka. No tutaj już więcej zajśek nie było. Nie, tu na pewno zajśek nie było. Coś tu by elegancko pasowało, nie? Ale nie, serio, nie wiem, nie wiem serio gdzie. Te trzy zajdźki z zamku wziąłem.
Tretia cosa è il canto diverso poi. Cioè abbiamo fatto un cecchino in mano. Niente, serio, non hai visto che avete messo. A tu fai insieme. O to jest ta drużka, o której chodziłem. To nie wiem, czy ja dobrym kierunku idę w ogóle. A kiedy to na odcinku sobie zobaczę? A nie, dobra, się z tego mostu skakało tylko po to, żeby tutaj przejść, pod to miejsce, a tutaj tą zajśkę mam. Ty, no nie wiem, gdzie ta ostatnia zajśka leży, serio, nie pamiętam. Dobra, w dupie się. Będzie potrzebna, to się ją zajmie. A i dalej tego pola nie kupiłem. Numer 37. Oczywiście trzeba szybko promocję zobaczyć. Nie ma nic ciekawego. No to idziemy kupić ciągnik. Oczywiście Axion 870, zrobienia ku szerokie gumy. I dobra, 230 tysięcy kół. Oczywiście drugi siewnik, żeby nie było. Bo muszę tego rapida kupić, bo nic innego nie ma. Dobra, sprzedajemy raz, dwa te kamienie. Znaczy ja nie będę jechał z kamieniami, tylko pracownik sobie pojedzie z nimi. Na kruszarkę ja tylko wysypię. Właśnie fajnie, że się rejestrację zapisują i mam wszędzie teraz, jak będę kupował, to będzie bronek 555. Więc moim zdaniem to jest fajna opcja. Znaczy, to ja rejestrację zapamiętuję na danym save'ie. Może ta rejestracja to będzie taki mały szczegół, ale... Ale ciekawy szczegół. Kurwa! Jeszcze nie chciałem tego, żeby się ładowarka waliła. No może jednak ciężko te kamienie są. Jakby nie było. To ja wiem z natury, że kamienie są ciężkie, ale... Ale aż ciężko ma to ładować. To też będziemy się na pewno ciężyć z nimi. Chociaż może nie. Może niekoniecznie. Myślałem, że będziemy ciężej się bójmy z tymi kamieniami, ale chyba to tak nie działa fajnie. Na łyżki to na pewno działa. To wiem. Ale czy na przyczepie to działa? Tego nie wiem. Ale raczej nie.
Dobra, kamienie pozbierane. Tam jeszcze tylko jedna grudka została, ale to zaraz nie pozbieram. Tutaj powinno być na łyżkę to. No, ale pozało. No dobra, 20 ile to? 18, 28 ton kamienia. Zebrałem. Ale zebrało to 16 litrów. I dosypię te 16 litrów. No i dobra, i puszczam do tego. Nie wiem, czy tym się zacząć. No, 29 ton. Kurwa. Puszarka była tu chyba. No to robimy tak. Masę i przejedzi. Dobra, tam tu. Tam się zaczyna tu być dobrze. Dobra, wsiadam do mojego nowego nabytku. Czyli Class Axon. Jeszcze obciążek muszę mu kupić. Oczywiście klasowski kupimy. Tu na 500 mu kupię. Nie wiem, czy ten drugi klasowski był lepiej nie wyglądał. Ten, to na 800. Ale zobaczymy. No i dobra, i 3 tony naszym chyba kupię. Teraz jak to się robiło, to się widzi. A, bo to kontrolę się łączy. Tę ścieżkę, dobra, to nie będę się bawił tą ścieżką. Trochę dziwnie ten obciążek wygląda, ale może później go zmieni. Albo może się przyzwyczaje z czasem. To kurde, ostatnio był rzepak. Chyba na dwóch polach był rzepak. To ciul, to się na jednym polu. A nie, w sumie jest sierpień, to nie mogę nic chyba innego siać niż rzepak. Jak to tam wygląda w kalendarzu. Sierpień. Muszę skipnąć jeszcze jeden dzień. W takim razie. A, tylko ładowarkę sobie oddam, żeby mi kasy nie ciągło. Zwróć. Tak. Byłabym sobie jak tam pszenicy da się na tym jednym polu. Bo czemu by nie? Bo tutaj o, na tym polu będzie sorgo. Się trzeba będzie powiększyć, ale to na spokojnie. Damy radę. Idziemy siać pszenicę. Na tym wielkim, można powiedzieć. To jest moje największe pole aktualnie. Więc i na nim będzie pszenica. Oj. Wiem, że sierpień to nie miesiąc, kiedy może sześć tą uprawę spokojnie. Robimy tak. Czekaj, kamieni. Cena kamienia 152. Dobra, sprzedam, żeby mi to na przyczepie już leżało. A przed tam parę groszy wpadnie. A kamieni też jeszcze będę miał tyle w swoim życiu tutaj w serii zabrane, że... Jak to tam fajnie spadają te kamienie. Ten dźwięk taki fajny. Trzy tysiące prawie dostałem, 2800.
No to wiadomo, że to są grosze, ale na się zwróciły już. Dobra, jakaś tam kasa jest zarobiona, jakby nie było. Przejdź. Dobra, jeszcze miałem się przespać, zapomniałem. Dobra, zwierzęta nakarmię później, po odcinku. Tam w zasadzie to chyba nawet nic nie będzie do karmienia. Bo siano mają, trawę mają, wodę mają, więc... Właśnie nic specjalnego tam nie będzie. No. Ile na tej kurczarce z jakimi? Dobra, teraz skończyło się. No dobra, lecimy. Ile mam minut? 26, no to zrobimy sobie jeszcze tak 14 minut, chociaż żeby ten trochę się tego boli. I przy okazji zobaczymy, ile zasiejemy. Od razu póki jadę, to sklep. Zobaczyć promocję. Grimme i Fend. Nic takiego nadzwyczajnego. Pokażę wam zwierzęta, że nie znikły. Pewnie 0 litrów, bo to ile cała samo? 2 miesiące. Te też mleka 0, bo to są dwumiesięczne. Więc one tam, szczerze mówiąc, nic nie jedzą praktycznie. Te zwierzęta nic nie jedzą. No a dzisiaj jeszcze idę 15 sobie nagle, bo to jest na poniedziałek odcinek. Przez 16 godziny jadę jak coś. No. Teraz bardzo ważna rzecz. Że, a, bo zachmurzenie ze tego tak ciulowo widać te tekstury. Chyba, że mi tak w okno, chyba, że mi tak w ten, w ekran wali słońce, to też tak może być. Kurde, chyba zrobię tu dwa poprzeczniaki, bo nie chcę się tym między tymi drzewami zawracać. Wiem, że pomocnik zakończył pracę. Teraz to w zasadzie mógłbym wziąć drugi siewnik. Chyba tak zrobię i puszczę sobie MF-a na drugie pole, żeby chciał. Chyba tak zrobię, wiecie? No, do końca odcinka powinno się rozjaśnić, bo nie wiem, w której te chmury przejdą. Przez te chmury tak ciulowo idzie, tak? Ale naprawdę słabo widać ten tekstura się, bo... Chyba, że mówię, tak naprawdę słońce świeci mi w ekran. Coś tam leciutko widać. Dobra, gdzie jest masy? A masy tutaj będzie sobie siał i... jęczmień. Jęczmień, jęczmień będzie sobie siany. Na polu obok.
Co jest? Czy nie pamiętam, jak się te ścieżki wyłączało. Już wyłączyłem. Dobra, siej pan. Zobaczymy, ile to. 70 arf już mam zasiane na tym polu, więc według tego tutaj piszę, że 31 hektarów na godzinę mogę zasiać. Dobra, o to mi chodziło, żeby to przesunąć. Żeby licznik widać. Chociaż było widać, widać tylko, ale. Nieważne, zależało, żeby to przesunąć. 80 arów już zasiane, więc pamiętam, że tym silnikiem idzie. Idzie robotka. Dobra. O! Kurczę. Zmyliło mnie to drzewo. Myślałem, że jednak jestem trochę dalej, ale jednak byłem trochę bliżej. Tutaj to na starcie będę zabijał, bo drzewek nie ma. Więc teraz dwa tam. Robotka jak ta lala. Widzimy. Dobra, robota idzie. 10:32, minuta odcinka 32. Więc zrobię to tak. Do 10:40, czyli jeszcze 8 minut, będzie akurat 40 minut, więc. Też wy trochę się go zobaczycie i. Dam sobie do tej 10, do tej 9:30 czas. Owce zrobiły żelmy? Gdzie? Aha! Dobra. Muszę to całe przesunąć. Bo tutaj się palety respią. Dobra, tutaj do wody to nie jest potrzebne. A się zastanawiam, po co ten teren tu jest. Ale już wiem po co. Dobra, właśnie zastanawiam się, do czego ten trigger tu służy. Mówię, tu jest kupowanie owiec, to jest to. No tak, przez zapomnienie żebel. Nie ma się gdzie respić. Teraz powiem, że jak jest to. Pewnie jakbym okno zaprzysłony, to bym dużo lepiej te przejazdy widział. Bo tak powiem wam, że średnio to widzę. Te paski dosłownie średnie. A nie chcę się okno zasłaniać. Bo nie opłaca mi się. O! Teraz jak w tą stronę jadę, to tą stronę widzę. Ile mam godzin w tej grze? 240. 241 w zasadzie. Po tym odcinku będzie. Więc fajnie, zostało jeszcze 5 minut odcinka. No, wiem, że za dużo tego się wam nie pokazałem zbytnio, ale. Dzisiaj nie ma być sądzę wcale. No 20, co mnie są 20 nie interesuje. Trafił się taki pochmurny dzień do siebie, ale.
tam nic nie szkodzi. Dwa hektary na pewno na odcinku zasieję. Jeżeli to dobrze liczy, a na pewno dobrze liczy, bo... Ile mam obsiane hektary? Hektar 85. A czekaj, a tak w sensie obsiane razem. 28 dopiero. Hektar 80? Może być, bo ja mam hektar 40, on tam trochę zasiał. Chyba dobrze liczy. To dobrze liczy jednak. A tak, zawsze dobrze liczy, bo teraz nie może być inaczej. Nie wiem. Ale świeci słońce. Cyk, mikro. Robotka idzie. Chyba, że fajnie ze siebie idą. Ale tak zazwyczaj się połowę... Tak zauważyłem, że połowę roboty na tym polu zawsze robię i połowę wtedy zawsze płacić mi zostaje. Ja się przeniosłem tam jęczmy się, więc elegancko. Tam dużo maszyn nie wiem, nie miał osypane dużo maszyn, więc... Ale zrobię jeszcze sobie dwa kółka i będzie połowa pola. I będę kończył chyba odcinek. Dobra, robotka jak ta lala. Po tym przejeździe będzie 2 hektary zasiane, więc... Więc fajny, fajny. Muszę zobaczyć, co tutaj się przesało. W sensie nie to, tylko to. Co to za zdjęcie tutaj kolega wstawił? O! Dobra, 2 hektarki zasiane. Więc elegancko tego. Fajnie idą siebie tym zestawem. To jest prawie 5 hektarów w tym kawałku, więc jeszcze połowy nie mam. Kurczę, nie pamiętam jak kulturowałem, ile tu wyskoczyło. Ale 4,60 na pewno. 4,60 tutaj na pewno jest. Ale mi się zdaje, że 5 hektarów tu jest. Więc jakby było to 5 hektarów, to jeszcze nie mam połowy. To nawet spoko mu idzie tym mniejszym siewnikiem siać. Myślę, że po tym kółeczku, jak zrobię ten jeden przejazd jeszcze, oczywiście nie ten, co zostawiłem, tylko ten obok, tej po lewej, to myślę, że to już na pewno będzie połowa pola zasiana. Tak patrząc po mapie, to będzie połowa tak już. Dobra, cyk, pyk, myk, pyk. Robotka idzie. Zrobię jeden przejazd, będę kończył, bo jest 10:40, tak jak miało być. Koniec odcinka.
Ale zrobię sobie jeszcze jeden przejazd. I wtedy gdzieś się pożegnamy. Myślę, że jakbym od początku odcinka siał, to jest więcej niż pewne, żebym to zasiał. Bo ten to został wymiapak. W sensie hektary wali tak na łeb, że to jest szok. Dobra, elegancko to wyszło. Tego tam rzuciło, ale... Dobra, no teraz jest ewidentna połowa pola zrobiona. To widać. Teraz jest pół pola na pewno zrobiona, a drugie pół pola to wiadomo, że po odcinku trzeba je zrobić, dosiać. Jeszcze trzeba będzie mu dosiać te pole jęczmienia dokończyć, jeszcze to zwałować. Bo w kolejnym odcinku chyba widzimy się już na... Na wiosnę chyba, w marcu chyba się zobaczymy. Już będę powiększał to tamto pole drugie. To nowe pole jak będę powiększał, tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba w marcu już się zobaczymy. No bo tutaj już nie ma praktycznie co pokazywać. Wałowania nie będę tyle razy pokazywał. Bo ile można to wałowanie pokazywać. Więc myślę, że wałowanie sobie odpuszczę. I zobaczymy się już czysto elegancko high w marcu. Niech będzie powiększył tamto pole. No i czy się w go będę pokazywał? Nie wiem. Tam na pewno będzie, tutaj jak będzie powiększone, to na pewno będzie do waftowania. O kurde, te pola też wymagają wapna. I tutaj orki ten kawałek, ale to ja wiem o tym kawałku akurat. O kurde. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć, na razie, pa!